Trzeba pamiętać o tym, że 40% chorych na cukrzycę ma chorobę sercowo-naczyniową. Taka jest skala zjawiska. 2,5 miliona chorych, z czego 40% już z powikłaniem sercowo-naczyniowym. Mając na uwadze tak dużą ilość chorych, powstaje pytanie, jak można się uchronić. Trzeba powtarzać jak mantrę. Ciśnienie, cukier, lipidy, masa ciała. Wyrównanie tych czterech parametrów powoduje, że co najmniej o 50%, jeżeli nie więcej procent, zmniejszamy ryzyko wystąpienia powikłań u chorych na cukrzycę.